Panie Wojciechu, bardzo się cieszę, że spotykamy się na sesji do magazynu Viva, ale żeby się to udało, to ja musiałem wcześniej wykonać do Pana telefon, żeby się na tę rozmowę umówić. I tak mówię, Pan Wojciech nie odbiera, nie odbiera. I ja tutaj patrzę, przecież mecz Polska-Arabia Saudyjska, może Pan Wojciech ogląda. Pan jest fanem piłki nożnej? Ja nie jestem aż takim szalonym kibicem, a jeszcze do tego dochodzi moja ogromna wątpliwość, co do jakby legalności tego całego Kataru. To jest jakiś ogromny przekręt i to mnie drażni, się nie podoba, ale z drugiej strony nie mogę nie docenić ambicji piłkarzy i chęci pokazania się z dobrej strony. Więc jako mężczyzna delikatny oglądałem ten mecz z Arabią Saudyjską w nerwach. No i jakoś żeśmy się wykaraskali, przynajmniej na razie. Wiele osób chyba ma takie wątpliwości, oglądając tegoroczny mundial właśnie. Czy oglądać, czy wspierać, bo jednak ta sytuacja jest jaka jest. Ja się zastanawiam, czy Pana więcej emocji przed telewizorem kosztuje oglądanie sportu, naszej kadry, czy polityków? Oj, kadra to jest małe miki w porównaniu z politykami. I przy oglądaniu polityki to ja albo uruchamiam ciśnieniomierz, albo wyłączam telewizor, bo już nie wyrabiam. Więc to zdecydowanie, jeśli chodzi o budzenie moich emocji, to państwo uprzejmie rządzący z nami dają mi paliwo. Chciałbym, żeby nie doprowadzili mnie do jakiegoś stanu rozkładu psychicznego. A pan czuje, że jest nadzieja, że jak będą kolejne wybory, to już będzie może ktoś, kto nas nie będzie doprowadzał do tego stanu? Czy już nie mamy z kogo wybierać? Ja muszę powiedzieć, dlaczego zadaję to pytanie. Bo moi koledzy, koleżanki często mówią, nie, ja nie idę na wybory, bo mój jeden głos nic nie zmieni. A ja mówię, ej, to jest tak wspaniały przywilej obywatelski. Zróbcie to. I po której stronie pan stoi? No nie, zdecydowanie jestem za tym, żeby głosować. Mało tego, żeby głosować bez strachu, bez takiego oglądania się za siebie, że może ktoś zapisze, jak ja głosuję. To jest przerażające, bo potem wydawałoby się, że inteligentne społeczeństwo samo siebie okłamuje. Więc, a nadzieja, no to ja mogę tylko sloganem odpowiedzieć, że nadzieja umiera ostatnia. Ale no, trzeba się zmobilizować, bo ci państwo obecnie działający to już nie znają granic. Mam nadzieję, że nie padnie tutaj zbyt wiele za mocnych słów, ale też ciekawi mnie takie zdanie pana na temat. Wiele moich znajomych wyjeżdża z Polski albo planuje ten wyjazd. Wiele kobiet musi wychodzić na ulicę, bo nie mają podstawowych praw. Dla kogo jest Polska 2022? Chciałbym, żeby bardzo niedługo przestała być taka, jaka jest, ponieważ to jest takie lekceważenie tego wszystkiego i te oficjalne enuncjacje mówiąc o nielicznych grupkach niewykształconych ludzi, no to jest po prostu obraźliwe. A pan mówi o wyjeździe z Polski. Ja muszę powiedzieć, że z mojego punktu widzenia, czyli już nie 30-latka, to są decyzje tragiczne. Bo nawet ci ludzie, którzy wyjadą, a ja spotykałem Polaków w wielu krajach, mieszkających tam na stałe, nie są nigdy wyzwoleni od tęsknoty i od tego żalu, że nie mogą być w domu. Nawet jeśli im się powiodło, mają eleganckie domy, samochody, to wielu na przykład z tych starszych ludzi chce potem na koniec znaleźć się tutaj. Więc jest taki rodzaj magii tej łączącej ojczyznę, nie chcę wielkich słów używać, z człowiekiem, a ta ojczyzna ich wypycha, bo tam lepiej płacą, bo tam pielęgniarka zarobi i przeżyje, bo tam ktoś, a tutaj robi się pustkowie. Ale ta sama magia działa, gdy ludzie myślą o wyjeździe, ale jeszcze nie wyjeżdżają. To jest tak trochę w takim toksycznym związku, że ta magia działa i że zostajemy, choć faktycznie nie dzieje się najlepiej.